Mamy fajny przypadek. Renault Laguna trójka, 2-litrowy DCI. Pompowało, właściwie auto nie zapalało. Serwis powiedział, że za naprawę usterki życzy sobie chyba 7,5 tysiąca netto od klienta czy coś takiego. No i że auto nie da się zapalić. Podjechałem jeszcze, jak na lawecie było, kurczę, odkręciłem korek. No i auto odpaliło oczywiście. No i pompowało tutaj tak spaliny, że się działo jak lokomotywa. Wszystko zasuwało, słuchajcie. Jak widzicie, już turbinę mam zdemontowaną. Nie robiłem tutaj żadnego tutoriala, bo tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii DPF-a. Trzeba odsunąć wydech, tu od góry parę śrub i to wszystko wychodzi. No ale przyczyna też musi jakaś być, tak? Dlaczego pompowało turbinę, że to jest spaliny do góry, zobaczcie. Nawirnik. Hop, 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 patrzcie, jak tam oleju pływa w środku. I zobaczcie, jakie tu jest ładne łopatki, jakie są na wirniku. To jest tu, a z drugiej strony z kolei jest zatarta. I próbowałem już nawet to cążkami jakimiś ruszyć, ale tak stoi dęba wirnik, że koniec świata. Nie da rady tego ruszyć. Choćby się chciało, także zaraz turbinka. Odsączę ją trochę od oleju i zaraz wysyłamy zaraz ją do zaprzyjaźnionej firmy, z którą od lat współpracuję, do regeneracji turbin i ten. No i co, czekamy, aż przyjedzie, włożymy. Miejmy nadzieję, że usterka już jest znaleziona 100%, jak widzicie. A oleju tu tyle wypływa stąd, że tutaj trzeba jakąś miskę podłożyć, bo już jedną kałużę ze stołu pościerałem, ale jak okazuje się, że chyba jeszcze mało, także idę zaraz do jakiejś miski to włożę. No to tak przy poniedziałku całkiem nieźle. Ciekawa usterka, ale w Lagunach to się zdarza, ogólnie w Megankach, Lagunach. Także temat chyba znany dosyć. Trzymajcie się póki co. Zobaczymy jeszcze, jak auto przyjedzie, nowa turbina, pokażę wam, jak wygląda. Wrzucę ją do samochodu, pokażę mniej więcej, jak to włożyć, żeby nie ściągać pod szybę, da się tutaj bokiem od filtra powietrza ją wyciągnąć. I zobaczymy, jak odpalić, będzie wszystko w porządku, także póki co idę ją trochę umyć z grubsza, zapakować i jadę wysłać. Mamy w końcu turbinkę do naszej szlachetnej, to tutaj Renault Laguny. Przyszła nowa, świeża, pachnąca, zobaczcie. Tam znajomy z firmy zaprzyjaźnionej mówił mi, że już nie było co zbierać, także zrobili praktycznie, no można powiedzieć, prawie że nową. Także zobaczcie, jak to teraz wygląda. Na materiale kawałek serwisie było wszystko zmielone w środku i tu w ogóle niczym się nie dało nawet zakręcić. Teraz elegancko wszystko ładnie wygląda, pomalowane. Nowy zawór sterujący turbiną. No i od strony wydechowej, która była unieruchomiona, jak dobrze pamiętam, chyba wydechowa była unieruchomiona, tamta była zmielona. No to już widzicie, wszystko pięknie tutaj chodzi, delikatnie. Także czekam jeszcze na zestaw uszczelek. Za chwilkę mają mi dowieść z hurtowni. Ze ślepka mogę wyciągnąć. Tutaj jedyna moja jeszcze sugestia, jak słuchajcie, przed montażem, ja przynajmniej tak robię, że zawsze sobie tutaj na zasilanie oleju zawsze podaję troszkę, no właśnie oleju tego silnikowego, który i tak jest przy wymianie zawsze wymieniany, przynajmniej u mnie. Dobrze jest wymienić olej na świeży. Podaję tu ze strzykaweczki po prostu troszkę oleju, zakręcę wirnikiem, żeby on się troszkę tam już rozchodził i żeby ta turbina nie poszła na sucho przy pierwszym odpaleniu, nie? Także proponuję zawsze sobie troszkę wstrzyknąć w kanał oczywiście olejowy zasilający, tak? Niech tam troszkę tego oleju będzie, to nie jak się wyleje gdzieś tam przy montażu, tam są ilości śladowe, także nie ma czym się przejmować, że pocieknie. Także jeszcze raz pokażę wam, jak to fajnie wygląda. Zaraz czekam na uszczelki, będę brał się do montażu. W tym czasie jeszcze wymienię filtry, bo tu już komplet pójdzie w komplet filtrów, komplet świeży olej i turbinkę montujemy dzisiaj, odpalamy, zobaczymy, jak będzie dalej. No i co? No i za chwilkę biorę się za robotę. Wobec tego pokażę wam jakieś tam kilka punktów, które warto pamiętać podczas montażu, demontażu przy tej renóweczce. Także podnoszę ją do góry lekko i biorę się do wymiany na razie filterków. Zaraz mi dojadą uszczelki i wrócę jeszcze za chwilkę z dalszą częścią materiału. No to mamy tak, założyłem już turbinę, zobaczcie, jest włożona. Nie wiem, czy dobrze to będzie widać, zaraz przyświecę trochę latarką. O, teraz widać, turbina jest włożona, jak widzicie tutaj do kolektora wydechowego jest przykręcana. Od dołu dwie śrubeczki na klucz 10 i jedna, o tu widzicie ją tam głęboko pod blachą, Też jest nakrętka, przepraszam, nie śrubeczka, tylko nakrętki, tak? Dwie nakrętki. Pamiętajcie, dajemy nowe podkładki pod turbinę. Widać, że tam jest ładna, świecąca srebrna. Tu już ją podociągałem. Teraz będę skręcał pomiędzy DPF-em a... tu mam ręką właśnie starą uszczelkę. Zobaczcie, jak wygląda. Zginiła, także ona już się nie nadaje. I tu jeszcze mam teraz drugą uszczeleczkę kupioną, która będzie o tutaj, tak? Między DPF a turbinę. I tak, co tutaj ważnego? No tutaj macie... Wezmę sobie jakiegoś śrubokręta, żeby wam pokazać. Tutaj macie... O, tu jest jedna śrubka przelotowa aż dotąd. Aż tu. O kurczę, nie wiem czy to... O, ta śruba, która jest tu, to przelotowa jest do końca i ona głównie trzyma turbinę. Tu jest jeszcze jedna niżej, do tej blachy. Wystarczy ją troszkę poluzować, żeby bracha się rozprężyła i turbina wychodzi do góry. Wyciągacie ją oczywiście sobie tutaj tędy. Nie trzeba pod szybie rozbierać, jest ciasno, ale da się to wyciągnąć, tylko musicie sobie tutaj kilka przewodów rozpiąć i obudowę filtra powietrza sobie ściągnąć. Ja już tam filterek właśnie założyłem nowy, jeszcze nie poskładałem, ale zaraz się to biorę. Chcę tylko tutaj sobie to wszystko podokręcać i zaraz biorę się za lej. Zaraz wam pokażę, tam są jeszcze takie obejmy do DPF-u. Zobaczcie, no, tutaj są takie, mam tu poukładane te śrubki, te obejmy. To zaraz wam pokażę wszystko, gdzie to powinno być na miejscu. Tutaj też ściągnąłem sobie ucho do wyciągania silnika, żeby było mi trochę wygodniej. Więcej miejsca tutaj od góry jest, zaraz wam pokażę zresztą. Także to są te uszczelki, widzicie, które były stare, zaraz je też powymieniam, także i będę składał dalej. Turbina już na swoim miejscu. Chcę wam tylko pokazać, co by trzeba było zrobić, jakbyście sobie sami to demontowali. Czyli tak, odkręcacie sobie wspornik wydechu, raz, dwa, trzy, tą śrubkę też odkręcacie, bo ona jest taka centrująca. Dwie tutaj, widać je? Widać. W miarę jedna i tu jest druga obok. Wydech sobie ściągamy, tak? Od tej trzy śruby od wydechu, które są jedna, druga i trzecia u góry. O, widać? No i tu jest jedna w tym miejscu, tak? Jedną tutaj na klucz 13 od góry przykręcana. Widać jest, tak? No i to wyciągamy. Plus dwie obejmy, które są, o tu widoczne, tam jest śrubka, zaraz żebym ja tu dobrze on to pokazał, o tam, właśnie wyostrzyłem to, o tu jedna, tu bliżej jest druga, te dwie obejmy się rozchodzą, bo to one trzymają, one tak częściowo też dodatkowo powiedzmy, tak? DPF-a. Jedyny problem z tym jest taki, że później to jak to ściągniecie, to później jest ciężko to założyć trochę na aucie. Natomiast ja to już zakładałem na założonej całej turbinie razem z tym, razem z DPF-em skręcony już u góry miałem, także być może jakbym tego nie skręcał u góry, tam luźno zostawił, to być może byłoby trochę lżej. I co więcej, tak już mówiłem o tych obejmach, bo musiałem na chwilkę przerwać, bo miałem tutaj przedstawiciela, także tutaj widzicie tą obejmę, tam drugą, tak? To odkręcamy, DPF-a na bok, od góry trzy śruby i praktycznie turbina jest na wierzchu. Także nie ma takiej skomplikowanej rzeczy. Może od tej strony jeszcze będzie to jakoś lepiej widać. Tu nie, tutaj, no tutaj. Tylko tyle widzisz te śruby. No dobra, w każdym razie tak jak mówiłem, teraz zakładam jeszcze tą osłonę silnika od dołu tutaj u góry. Zaraz zalewam świeżym olejem i będzie próba odpalenia. Zobaczymy, czy wszystko w porządku. W porządku, mamy założone wszystko, olej zalałem świeży. Stan już jest, także zobaczcie, turbinka założona, nowa. Widać. Także zobaczymy. Będziemy go zapalić. Czy wszystko będzie w porządku. Wcześniej, tak jak już chyba mówiłem zresztą, że auto w ogóle nie odpalało. Nie dało się go zapalić. Dobra, karta jest. Ok. Auto odpaliło. Filtr paliwa był wymieniany, także trochę ciężej mu pewnie poszło. Musi się przejechać troszeczkę. Nim, żeby to wszystko przeszło. Dobra, także auto odpaliło, wszystko jest w porządku. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrowionka, cześć.